Do końca października potrwa nabór wniosków o dofinansowanie działań, których celem jest wyrównanie szans uczniów w placówkach edukacyjnych. To m.in. usuwanie barier architektonicznych, wyposażenie dostosowane do potrzeb uczniów, ale też podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej. W puli jest 35 milionów złotych. Edukacja włączająca i te 35 milionów złotych, większość ze środków unijnych, ale również 10% z tych środków to jest budżet państwa. Dlatego cieszę się, że możemy wspomagać uczniów, cieszę się, że możemy wspomagać podlaskie placówki, żeby wszyscy uczniowie czuli się w nich dobrze. Edukacja włączająca ma w Polsce już dość długą historię. Pierwsze jaskółki pojawiły się w 1994 roku. Jeżeli z lotu ptaka spojrzymy na polski system oświaty, to od wielu lat w obszarze legislacyjnym on jest przygotowywany do tego, żeby w szkołach ogólnodostępnych znalazły miejsce wszystkie dzieci, niezależnie od tego, jakie potrzeby, jakie możliwości rozwojowe posiadają. Oczywiście nie chodzi tu wyłącznie o wspieranie uczniów z różnego rodzaju orzeczeniami. Mamy też bardzo wyjątkowo zdolne społeczeństwo, część społeczeństwa, tak? Czyli osoby genialne również potrzebują genialnych metod pracy. Szkoły zatem winny stać się otwarte na potrzeby wszystkich uczniów i temu ma służyć najnowszy program. 35 milionów złotych, 95% dofinansowania. Jest to o 10% więcej niż w każdym innym naszym naborze. Jest to taka premia za to, że się placówki włączą w ten cały proces przygotowania czy przedszkoli, czy szkół do tego, żeby być tą szkołą czy placówką otwartą. Nabór będzie trwał od dzisiaj do końca października. Wnioski będą przyjmowane tylko w wersji elektronicznej i ten konkurs jest skierowany do wszystkich placówek edukacyjnych, przedszkoli, szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, wszystkich szkół zawodowych. I co jest ważne, wniosek może złożyć tylko i wyłącznie organ prowadzący ośrodek wychowania przedszkolnego lub szkołę lub inny podmiot w partnerstwie tylko i wyłącznie z organem prowadzącym. Ale na co można uzyskać dofinansowanie? To takie prozaiczne, ale na przykład usuwanie barier architektonicznych czy realizacji zajęć, wyjazdów integracyjnych, które będzie mógł zintegrować społeczność czy klasy, czy całej szkoły. Podniesienie kompetencji nauczycieli, bezpośrednie wsparcie uczniów, czy nawet zapewnienie usług asystenckich dla wszystkich uczniów czy dzieci w placówkach przedszkolnych. Wszystkie informacje na temat wniosków i warunków znajdują się na stronie www.funduszeeuropejskie.pl. To nowa strona i warto jej nazwę zapamiętać. To absolutnie podstawowe źródło informacji nie tylko o aktualnym naborze projektów z zakresu edukacji wspierającej, ale również pozostałych programów finansowanych z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego. Można tam znaleźć oprócz informacji o naborach wniosków o dofinansowanie, informacje o obowiązujących dokumentach, regulaminach, wytycznych, a także informacje o szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, a także dane kontaktowe do punktów informacji o funduszach europejskich. Mamy nadzieję, że ta strona jest na tyle przejrzysta, użyteczna, przyjazna, że nasi wnioskodawcy i beneficjenci będą z niej chętnie korzystać. Tragiczna sytuacja na południu Polski poruszyła serca samorządowców i mieszkańców innych regionów kraju. Kompletnie zniszczone miasta, a przede wszystkim ich mieszkańcy, potrzebują wsparcia, bo woda zabrała im dorobek życia, domy, meble, odzież, a miejska infrastruktura w wielu przypadkach wymaga wręcz odbudowy. Zarząd Województwa Podlaskiego również podjął decyzję o udzieleniu pomocy. W lokalach spółki PKS Nowa uruchomione zostały punkty zbiórek darów rzeczowych. Najbardziej potrzebne rzeczy to środki czystości i artykuły higieniczne, sucha żywność i karma dla zwierząt. Do suwalskiego oddziału PKS Nowa trafiają te rzeczy, ale darczyńcy dość uważnie wsłuchują się w publikowane informacje o zmieniających się potrzebach powodzian. W zorganizowanym szybko w bazie PKS magazynku pojawiły się też ręczniki papierowe, pościel, sprzęt do sprzątania, worki na odpady, szczotki, żywność w słoikach, konserwach i tym podobne. Zachęcamy wszystkich, żeby tą akcję promować. Również jako województwo podlaskie w siedzibach PKS-u w całym województwie zbieramy potrzebne
potrzebne rzeczy, które następnie będziemy dostarczać do potrzebujących województw. W przypadku województw cała ta akcja jest koordynowana przez pana marszałka Gabelwicza, pana marszałka zachodniopomorskiego, szefa Związku Województw. Też jako województwo planujemy wesprzeć potrzebne województwa pewną kwotą, na którą obecnie tą kwotę przygotowujemy, aby Sejmik, który odbędzie się w przyszły wtorek, tą kwotę mógł zaakceptować i przekazać dla potrzebujących regionów. Zgromadzone dary pojadą do potrzebujących.